Cześć, ja to oczywiście Ugal i chcę pokazać po raz kolejny 5 gier na telefon, 5 ciekawych gier na telefon. Mają to gry, które trzeba po prostu iść do przodu. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o to, jakie dzisiaj gry będą w tym odcinku. Oprócz tego, jeżeli właśnie takie się podobają, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, to jest aktualnie na moim palcu, oraz o łapce w górze, komentarzu. Tymczasem ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dobra, tylko się teraz muszę nagrywanie jeszcze włączyć. Nie problem, będzie super. No i słuchajcie, naszą pierwszą aplikacją w tym odcinku jest... Muszę przeczytać. Kub Surfer. Więcej wchodzimy do naszego Kub Surfer. Aplikacja nam się uruchamia, oczywiście, że nam się tutaj ładnie uruchamia. I pamiętajcie też o tym moim tipie, który był w kilka odcinków temu, był taki tip, że sobie właśnie wyłączyć internet. Jest na dworze, więc ani transmisji danych, ani internetu nie ma włączonego, ale taki tip dla niewiedzących. To tutaj jest X. No i teraz słuchajcie, musimy sobie zbierać te takie żółte, te klocki akurat. I musimy uważać na te takie pomarańczowe duże rzeczy, bo one nam zabierają nasze klocki. Chodzi o to, żeby na mecie być z jak największą ilością właśnie tych klocków. Więc ja nie przegrałem, możemy sobie zagrać. Jest to jeszcze raz retry. Myślę, że tak do trzech takich rundek sobie zrobimy w dzisiejszym odcinku w każdej grze. Tego sobie słuchajcie robimy, dobra. Zbieramy sobie po kolei nasze tej cegiełki. Kurczę, no. Aha, dobra. I ostatni poziom, mam nadzieję, że chociaż go przejdę, chociaż nie jestem pewien, ponieważ dawno to nie grałem. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jej. Przegrałem wszystkie poziomy. Na tym ta gra polega, że po prostu trzeba zbierać takie kwadraciki, czy tam, kurczę, ta matematyka się kłania, sześciany i po prostu próbuję się przedostać na sam koniec. Tak jest, to była pierwsza gra w tym odcinku, a my już idziemy do kolejnej, którą jest Tower Run. Jest to gra, która osobiście dla mnie jest bardzo dziwna, ponieważ jeżeli ktoś lubi skakać na czyichś plecach, to jest to dla niego fajna gra. No tak więc słuchajcie, tak to się prezentuje. W sumie się tutaj prezentuje. Okej, okay. Musimy po prostu być taką panią i skakać po naszych... Jak widzicie, jest to dosyć nietypowa gra, bo skaczemy się po barkach, co myślę, że nie jest zbyt niezdrowe. No, na tym gra polega, że po prostu ludzie skakają po barkach. Nie wiem, czy w ogóle coś słychać, bo jest strasznie duży wiatr. Mam nadzieję, że coś w ogóle słychać. Kurczę, dzisiaj mały ruch, to jest fajnie. Okej, okay. Idziemy sobie dalej, słuchajcie. No i widzimy, że to nie jest normalna gra. Myślę, że tyle poziomów już wystarczy w tej grze. No i wychodzimy sobie z niej, słuchajcie, i idziemy do kolejnej gry w tym odcinku, którą jest Sky Roller. Po szybkiej przerwie wracam, już tylko sobie odpowiadam. Nagrywanie ekranu. Słuchajcie, gra Sky Roller polega na tym, że po wejściu w nią musimy jakby rozszerzać i zwężać odpowiednio takie naszej pani nogi, które są na rolkach, żeby mogło ono przejść przez różne mosty i przeszkody. Teraz nam się gra uruchamia. No i słuchajcie. Okej, po uruchomieniu mamy taką oto ładną panią i po prostu jedziemy, słuchajcie, tutaj na rolkach. Musimy omijać różne takie rzeczy, które to są przeszkody. Ja na przykład, nie wiem, teraz mamy most i musimy po prostu rozszerzać odpowiednio co do długości, co do szerokości naszych torów, musimy rozszerzać jej nogi właśnie. Teraz ona swój piękny, ładny taniec właśnie odtańcuje. Idziemy dalej. Przejdziemy do kolejnego poziomu, w którym będzie takie samo, tylko troszkę trudniejsze. Aha, wywaliłem się. Dobra. No i słuchajcie, teraz mamy tutaj jakąś planszę. Aha, przyszybsza nam ona. No i jak widzicie, musimy cały czas trzymać się tych właśnie mostków, żeby ona nigdzie nie spadła, ponieważ... Na tym polega ta gra, że właśnie tak oto właśnie jej rozszerzać nasze... Znaczy jej nogi, nie nasze nogi. O właśnie... no i cóż, to jakby jeżeli chodzi o tą grę, na tym ona polega. Możemy sobie jeszcze gdzieś tutaj pewnie będzie... Aha. Musimy sobie otworzyć trzy skrzynki. Continue. No thanks. I teraz idziemy sobie dalej. No hello, no thanks. Ja chcę no thanks. Okej, okay, idziemy sobie dalej z naszą rozgryweczką.
Myślę, że tak samo do trzech poziomów byśmy zrobili. Czy to jest już ostatni poziom? Po prostu jedziemy i musimy na takie same szerokości, musimy dostosować szerokości nóg do danych mostów. Teraz mamy chyba jakiś bonus level, bo mamy same tej kryształy. Ja ten ta gra polega. Okej, tak więc to skrypt tej gry byłoby na tyle, a my przechodzimy do czwartej aplikacji w tym odcinku, w którą będzie latający kurczak. Też on idzie jakby do przodu. Ten odcinek będzie miał w ogóle grę do, chyba będzie miał w ogóle nazwę do przodu. No, tak więc mamy do takiego tutaj kurczaka i musimy... Mamy takiego tutaj kurczaka i musimy odpowiednio dostosować mu właśnie jego tutaj, tak powiem, to co ma pod sobą, w sensie... no, super. Musimy odpowiednio dostosować jego jakby podłoże, te nogi, jak musimy wystarczająco dużo mu... żeby wystarczająco dużo mu urosły, po to, żeby mógł sobie przejść. Myślę, że tak do trzech poziomów, czyli to już jest ostatni poziom w tej właśnie aplikacji. Dobrze, o, super. No właśnie. Ładnie, pięknie. No słuchajcie, ostatni poziom w tej właśnie aplikacji, trochę szybki, ale właśnie na tym ta aplikacja polega. Mi się osobiście ona to... to jest okej. Okay. Teraz idziemy do, myślę, że najśmieszniejszej w tym odcinku, najśmieszniejszej, nie najdziwniejszej, najśmieszniejszej aplikacji w tym odcinku właśnie, znaczy gry w tym odcinku, ponieważ polega ona na zabijmy się w stolarza, a mianowicie w jakby takie szlifowanie drewna, chociaż nie tylko drewna, zaraz się przekonacie, ponieważ mamy tutaj oto taki ładny nóż, no właśnie, teraz ten loading w ogóle tłumaczy cały sens tej aplikacji. Gra nazywa się Spiral Roll, bo jeszcze o tym nie powiedziałem. Tak? Tak, Spiral Roll. No i po załadowaniu się mamy oto taką ładną, taki nożyk i drewno. I jeżeli sobie teraz będziemy jechać, to po prostu nam się będzie tak zawijało. I chodzi o to, żeby nie tylko stworzyć jak największy, ja akurat takie duże lubię tworzyć, ale żeby... Dobra. No po prostu na tym ona polega, żeby iść i cały czas, tak powiem, rolować. No i tak to słuchajcie, moi drodzy, wygląda. Możemy sobie oczywiście iść dalej. Nawet tutaj, myślę, że są do trzech poziomów. No właśnie. Po prostu na tym tak polega, żeby tak rolować te nasze drewna. Aha, dobra, rozbiłem się. Again. I to jest ostatni poziom w tym właśnie odcinku. Tak więc sobie... Aha, nie, a nie, zmieściłem się, dobra. Dobrze, spokojnie. Tak teraz wygląda. No na tym ta gra polega, no co tutaj więcej mówić, no, po prostu trzeba zbierać to drewno i pokonywać różne przeszkody, różne, zdobywać pieniądze i tak dalej, no myślę, że naprawdę ciekawa, a prosta gra. No i to jest, moi kochani, to była ostatnia gra w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się ona podobała. No a jeżeli tak, to oczywiście prosimy o zostawienie tej motywującej łapki w górę pod filmem, komentarze jakiegoś fajnego, oczywiście subskrypcji z dzwoneczkiem na kanale, ponieważ to jeszcze bardziej motywuje, oraz jeżeli byście mogli, to oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama, link jest oczywiście też podany w opisie. No i co, jeżeli się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia jeszcze w kolejnych filmach i elo!